Drodzy Państwo, dzisiaj jestem w studiu jako przedstawiciel Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie, oddział Ottawa, działającego na terenie miasta stołecznego Kanady. Ostatnio dostajemy dużo listów z kraju od tych, którzy chcą emigrować do Kanady. Emigracja do Kanady nie jest procesem łatwym, ale dla wytrwałych może być przygodą uwieńczoną pełnym sukcesem. Przejdę od razu do sedna spraw emigracyjnych. Sprawą zasadniczą, jeżeli chodzi o emigrację do Kanady, jest znajomość jednego z dwóch oficjalnych języków Kanady – języka angielskiego lub francuskiego. Język angielski jest używany w całej Kanadzie, zaś język francuski jest językiem dominującym w prowincji Quebec, jakkolwiek osoby mówiące tylko po angielsku też mogą swobodnie pracować i prowadzić normalne życie w tej pięknej prowincji. Emigrując do Kanady, trzeba się liczyć z tym, że życie w Kanadzie wymaga dużej samodzielności, przedsiębiorczości oraz optymizmu życiowego. Szczególnie te osoby, które nigdy nie były w Kanadzie, mogą być rozczarowane życiem w tym kraju. Dlatego, o ile to jest możliwe, zachęcamy do odwiedzin Kanady, by na miejscu poznać realia codziennego życia. Trzeba zapoznać się z takimi sprawami jak opieka zdrowotna, system ubezpieczeń, świadczenia emerytalne, prawo własności. Dla przykładu, system emerytalny jest oparty na ilości lat pracy. Do pełnego wymiaru skromnej zresztą emerytury trzeba pracować 40 lat. Jak ktoś pracował 20 lat, to przysługuje mu tylko 50% emerytury. Pełna emerytura w roku 2012 wynosi trochę ponad $800 na miesiąc. Nie jest to dużo i trzeba zawczasu myśleć o dopełnieniu dochodów na przyszłe lata. Dlatego najlepiej jest emigrować do Kanady ludziom młodym, mogącym wypracować sobie niezbędną emeryturę na przyszłość. Tak się dobrze składa, że wszelkie informacje po polsku na temat emigracji do Kanady można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Ambasady Kanadyjskiej w Polsce i tutaj Państwu podam adres numer 1. Dla tych, co opanowali język angielski, polecamy stronę numer 2. Można tam znaleźć też prosty test, którego wypełnienie pozwoli na wstępne oszacowanie możliwości emigracji do Kanady. Strona numer 3. Założenie jest takie, że osoba wypełniająca ten test zna już na tyle język angielski, by go samodzielnie przeprowadzić. Podobny test istnieje również w języku francuskim. W ramach tego testu wyliczone są zawody, na które jest duży popyt w Kanadzie. Posiadacze takich zawodów mają większe szanse na zakwalifikowanie się na program emigracyjny. Najbardziej poszukiwani są młodzi ludzie o wymienionych w teście zawodach z praktyką zawodową i, o ile to jest możliwe, z rodziną w Kanadzie. Zamysł jest taki, że rodzina w Kanadzie pomoże w trudnych sytuacjach życiowych, jeżeli takie sytuacje wystąpią. Kanadyjski Urząd Imigracyjny zwraca uwagę na to, że sprawy emigracyjne należy załatwiać samemu, bez potrzeby posługiwania się pośrednikami. Żegnam się z Państwem, a na zakończenie podajemy raz jeszcze adresy stron internetowych dla wszystkich zainteresowanych. Dziękuję.